Widzowie, witam ponownie. Troszeczkę zmiana tematu. Oczywiście pozdrowienia od Spelony TV, jak zawsze. Dzisiaj mały autokomis, autohandelek. Auta w miarę nowe. Skoda. Żadnych innych nie widzę. Nie wiem, jak to się nagra, bo znowu jest wiatr. W budynku to było inaczej. Zobaczymy. Zrobię próbę, albo jakoś tak. No i co? Mamy pierwsze auto. Czerwoniutkie. Prosto ze straży pożarnej. Albo dla nich. Najważniejsza rzecz, jest całe. Nieuszkodzone. Skoda Octavia 3 kombi. Nawigacją i pierdołami. O, 19 rok, 36 tysięcy przejechane. Nie wiem, co będzie widać, bo coś jakoś tak nie za bardzo. ...150 koni, przegląd, wszystko jest, euro 6, no cena 17 490, tak, to pewnie benzynówka, ręczna skrzynia, no trochę nie za bardzo ręczna, no ale dobra, no, niech będzie, nieźle. 150 koni to już jakoś to ciśnie. Następne mamy czarne. Oczywiście auto są używane. Jak to tam wygląda w rzeczywistości, to tam nie przeglądam się. No jakąś chwilę stoi to auto jedno. To troszeczkę mniej. Skoda Rapid 64 tysiące. 95 koni, malutko. Do 23 przegląd. 1000 cm sześciennych benzyna. No wiecie, 17 rok, 10 tysięcy. Jak ktoś takim czymś by chciał jeździć, no można, nie, ale raczej fruwać to nie będzie po ulicy. Jeszcze wcześniej to czerwone jest całe. Golfik też cały. Jak mówię, auto są nieuszkodzone. Może i były po jakimś strzale, ale myślę, że chyba dobrze zrobione. 1.4 TSI, no silnik gówniany, raczej 54 przejechane, 12, prawie 13 tysięcy. Benzyna 1400, no, 125 koni. Koni może tak, ale teraz pytanie, ile to wytrzyma. Następny test Volkswagen, zresztą to Skoda to grupa Volkswagena. 122 1400, tak samo ma, przy 14 tysięcy, 1400 cm sześciennych, 72 tysiące. No nie wiem, czy on ma 72 tysiące z tym rocznikiem, no ale dobra, niech będzie. Chyba ktoś nie, w chuja nie leci. Chociaż nic nie wiadomo. Wolałbym już wybierać, wolałbym chyba Golfa, więc 1400 Golf i 1400 jest Passat, no to trochę różnicy. Dobra, lecimy dalej. Jakiś warsztat. Ten to chyba zakładowy, albo reklamuje coś. Aha, pewnie tak. No tak. Następny też. No, to reklamy są wszystkie. Idziemy dalej. Jeszcze jedno. Dobra, mamy Skodę białą. Dla młynarza tym razem. Jak pewnie wspomniałem, roczniki raczej młode. Jakiś tam model dziwny, czy nie dziwny. Octavia kombi TSI. Soleil, jak to się tam czyta. Mieszka z tym. 1550. Czyli nowe auto. No. 24.6. produkcja. Rata 272 euro. A cena 25 359. Pewnie
Czyli mamy nowe auto. Nowe auto. Lekkoż przerzewiałe. Następnie mamy sedną Skodę Fabię 1 TSI. Wszystkie z dopiastymi silnikami według mnie. 95 koni. 1000 pojemności. Nowe auto 17 tysięcy. Nie wiem. To nowe auto, to chyba też nowe auto. Tak, to ma już trochę więcej przejechane, bo 100 km, ale za to prawie 20 tysięcy euro kosztuje. 1000 TSI styl, Skoda Scala. Jednak wolę swoje mieć, jednak trochę większą pojemnością. Silnik aluminiowy, wszystko aluminiowe pewnie. Następne nowe, tak samo. 50 km, 150 PS-ów, czyli koni, benzyna. 1500. Przy 1500 przy 150 koniach, nawet jak ma dwie turbiny, no tak siądzie to dość szybko. Tak mi się wydaje. No to fajne felgi ma. Fajny kolor jest. No, podoba mi się, nie mogę powiedzieć. Auta są dość fajne. Octavia Kombi 2 TSI RS. 245 koni. 2 litry. 23 rok przegląd. Cena? Proszę bardzo. 36 tysięcy, 37 tysięcy. No grubo, nie? Ale... już idzie. Dobra, przelecimy jeszcze tutaj. Co tu w ogóle jest? Nie wiem, czy są nowe. Tak wygląda na nowe. Tak, to wszystko nowe. Karok. 1,5. 150 koni, 1500 na takie auto. Cena 28 tysięcy. Trochę grubo. To są same nowe auta. No nie, no to może jest używane. No tak, 280 tysięcy przejechane. 1000 pojemności, przegląd jest. 95 koni, Euro 6. 13,5 tysiąca. Więc 13,5 tysiąca to kupię trochę lepsze auto niż to. O, tu same nowe są wystawione. Fabia następna. Używane 5300 przejechane. To już grubo. 22, 95 koni i 14, prawie 15 tysięcy. Fabia Kombi. I też 1000 cm. Cieniutko. Na 1000. 1000 następne auto. Kamera jest. Słuchajcie, jest kamera. I już kosztuje 16, prawie 17 tysięcy. Bo jest kamera. No. Grubo. Co tu mamy? 100 km przejechane. 110. No, 110. Fabia. Prawie 14 tysięcy. Centymetrów. No, auto się będą powtarzać, same Fabie. Nie wiem, czym to tam się różnią. No, tu macie 16 tysięcy, a silnik a ma 95 koni. Auto na ulicę. I dla babci do sklepu. No. I to samo tutaj. Tylko tu jest 14,750. Nie wiem, myślę, że od wyposażenia to się to jest. Nie będę już tu wynikał z tym wyposażeniami, bo bez sensu. Co to może być za wyposażenie tutaj? Same Fabie mają wyposażenie, tam ma kamerę, jedna nie ma. Nic nadzwyczajnego. No taki na krótko. Nic ciekawego w sumie. No może Volkswageny. Dobra, widzowie. Jeszcze raz pozdrowienia od Speluny TV. Niedługo ruszymy. Nie ma tego wszystkiego. Musimy się przygotować. Na razie, pozdrowienia i miłego weekendu.